Witam Was wszystkich spod strefy Hanasa. Dzisiejszym naszym gościem będzie Łukasz Frankowski, wybitny barista wśród grających koszykarzy amatorów. Właśnie na niego czekamy, już idzie. Także za chwilę tutaj z Łukaszem będzie przeprowadzony fantastyczny wywiad. Łukasz, przywitaj się. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć, Łukasz. Łukasz, tak jak już powiedziałem, niesamowity barista wśród koszykarzy amatorów. Koszykarz baristów? Koszykarz wśród baristów, tak. Łukasz, ksywka R. Franek. Także zacznijmy może od naszych sponsorów. Tutaj masz, Franku, olej do kompresora. Żeby ci powietrze, dobrze napompowało. Mamy też drugi prezent od NBI. Proszę, tu Franiu. Panie, tu będzie kamienia. Dla ciebie, tak. Franiu, jesteś teraz człowiekiem, który zaczął swoją karierę w dalku. Jedziemy prosto w prawo, w prawo. W prawo, bo tutaj jest zakaz. W prawo, tak, zakaz. W dalku. Jesteś jednym z wyróżniających się zawodników z czarną pachwiną. Co tam u ciebie? Tak, chciałem wyjaśnić tą pachwinę. No tutaj na razie diagnozuję się, ale na chwilę obecną, czy to jest legalny wywiad? Można tutaj, tak, legalny. Tak, legalny. Pamiętaj, pod strefa Hasana. Pod strefa. No mam problem z przyrodzeniem, podobno jest za duże i dlatego obciera, i dlatego mam bóle w podbrzuszu. Chcesz nam o tym opowiedzieć? No już co, no postaram się jeszcze zrobić rezonans, żeby mieć już dowody, ale staram się wspomóc kolegów jak mogę. Tutaj bardzo Marcinowi dziękuję za to, że tak wywyższa mam rolę. Nie, ja jestem małym trybikiem. Jak tylko mogę, dam zawsze 2-3 franki w meczu. Brawo, właśnie. Ci, co wiedzą. Franku, powiedz nam, skąd wzięło się powiedzenie zagrać jednego franka? Tak. Tutaj przy czujności moich wspaniałych kolegów z drużyny zostałem tutaj bezlitosnie wypunktowany. Ja też nie ukrywam, że nie byłem w najlepszej kondycji psychofizycznej wtedy, kiedy to pisałem. I sobie tak wymyśliłem, że każdy gracz ma troszeczkę mniej minut niż powinien. Tam wyszło mi 3 chyba bodajże 0,8 lub 0,7, więc tak, bo to jest taki czas właśnie na boisku. Jeden franek to jest 3,08, jak z tego co pamiętam. To ile franków dzisiaj zagrać? Chciałbym zagrać 4 franki, tak około 12 minut, nawet 5, ale zobaczymy, jak sytuacja się z moimi dużymi, może moim dużym przyrodzeniem się... Czy masz ochotę na kawę, bo mam jedną. Ałyczka bym wziął, a co to za kawka? Więc dam dzisiaj z siebie jak najszybciej, dzisiaj tak? Gramy. Dzisiaj gramy jak najbardziej z naszymi, jednymi z lepszych, tak? Chyba w drużynie. Gdzie ty mnie prowadzisz? No mamy objazd, tutaj już nie przejedziemy, pojedziemy tutaj. Tak? Aha, tak, dziękuję bardzo, tutaj, że. Bo to nie tutaj, wiem, jak pan wraca. Super, czyli jedziemy przez Kuźniki, czyli przez Mekkę, gdzie. Przez koszykarskie Betlejem. Tak, gdzie jest. Pozdrowienia dla trenera. Dokładnie. Wiem, że się stara, ostatnio miał ten niemiłą niespodziankę, bo myślał, że może go kontrola złapie policyjna, ale to my byliśmy. A to była biała Tesla. A teraz dla wszystkich, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać pobyt, jakby to powiedzieć, na żywo lub podczas nagrywania strefy Hanasa, zróbcie taki fajny, śmieszny filmik, opublikujcie na naszym Facebooku, a my wybierzemy najfajniejsze. 2 osoby będą mogły wziąć udział w nagraniu strefy Hanasa. I ważna zasada. Pozdrawiamy. Dokładnie. Nie pytaj, co strefa Hanasa może zrobić dla ciebie. Pytanie jest, co ty możesz zrobić dla strefy Hanasa. Pozdro. Pozdro.